We wtorek, 4 października w Istebnej odbyła się trzecia gala sportu. Wydarzenie było okazją do podsumowania zasług sportowców i trenerów w roku 2021. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody wójta gminy Istebna, statuetki Zasłużony dla sportu w gminie Istebna oraz nagrody Rady Gminy za wysokie osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym. Całym sercem wspieram środowisko sportowców, ponieważ uważam, że to jest nasz wyróżnik. Mamy naturalnie takie predyspozycje fizyczne i potwierdzają to sukcesy, że stąd sportowcy tworzą kadrę narodową w biegach narciarskich, ale także i sukcesy odnoszą w skokach narciarskich. Mamy i Kacpra Juroszka, i młodszych zawodników, którzy taką dyscyplinę uprawiają. Są tutaj piłkarze, którzy również potrzebują bardzo dużo odpowiedniej tężyzny fizycznej i tej siły, która pokazuje, że na boisku potrafią grać wytrwale, osiągać sukcesy. Także ja myślę, że uwarunkowania to jeden aspekt, ale my też jako gmina wspieramy rozwój sportu, stąd wielkie działania, jeżeli chodzi o modernizację tras biegowych na Kubalonce, która już w zasadzie w tym roku będzie posiadała system sztucznego naśnieżania. No i oczywiście po 10 latach reaktywacja po raz drugi już, bo w zeszłym roku była pierwsza, w tym roku kolejna klasa sportowa. Są nagrody wójta w dziedzinie sportu, jest zwiększone wsparcie finansowe dla klubów sportowych i tak z każdej strony po trochu. No i ta gala, myślę, to jest takie podsumowanie. Tutaj każdy zawodnik, działacz, trener, rodzic ma to poczucie bycia ważnym i na to zasługują. Nie być drugoplanowym, ale tutaj jest właśnie doceniony. Jako gmina Istebna chcemy budować i rozwijać ten kapitał, bo warto. Wiem, że osiągną ci zawodnicy w swojej karierze jeszcze nie jeden sukces. Gościem specjalnym wydarzenia był prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. To jest kolibka, można powiedzieć, biegów narciarskich w tym momencie i tutaj największa ilość zawodników z tej gminy jest w kadrze, w naszych kadrach, więc na pewno bardzo to cieszy. Patrząc jeszcze na te nagrody, ile młodzieży, dzieciaków było na tym podium, to pokazuje, że naprawdę tutaj te sporty, szczególnie biegowe, są bardzo, bardzo jest popularne i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. No, wszystko robimy w tym kierunku. Tutaj jeszcze COS w tym momencie mocno pracuje nad trasami na Kubalonce. Jak te trasy powstaną, myślę, że jeszcze bardziej ułatwi to tej młodzieży, dzieciakom, żeby uprawiać ten sport. No i w przyszłości miejmy nadzieję, że te medale w końcu będą na igrzyskach, na Mistrzostwach Świata. To czego w takim razie by pan życzył tym młodym, może trochę starszym sportowcom? Przede wszystkim życzę zdrowia, bo to jest chyba w dzisiejszych czasach najważniejsze, ale przede wszystkim wytrwałości, bo dzisiaj bez tej wytrwałości mieliśmy już niejednokrotnie wiele talentów, a później gdzieś tam te talenty niestety kończyły swoją przygodę z narciarstwem. Więc ta wytrwałość jest bardzo potrzebna, ale też wsparcia rodziców i gminy, która naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że jest takim przykładem dla innych gmin, bo naprawdę widać, jak jest cała społeczność tutaj jest bardzo zaangażowana w ten sport i w ogóle w sport i to bardzo nas cieszy. Nagrodę wójta gminy Istebna odebrał m.in. olimpijczyk, biegacz narciarski Kamil Bury. Co jest ważne w tym sporcie? Ta wytrwałość? Konkretnie w biegach narciarskim to zdecydowanie wytrwałość, determinacja, motywacja na każdym właśnie, w każdym tego etapie, bo te etapy są różne. Zaczynając od tego młodzika, tak naprawdę to potrzebujemy tych ludzi wokół nas, którzy nas bardzo dobrze pokierują. Potem przechodzimy do starszego, gdzie potrzeba już nie tylko tego wsparcia mentalnego trenera, tylko już potrzebujemy wsparcia finansowego, gdzie już człowiek musi zacząć przysłowiowo żyć, żeby mógł profesjonalnie ten sport uprawiać. A potem się to przeradza już w taką rutynę, w taką codzienność, że traktujesz to jako swoją pracę, jako swój obowiązek. No i jak najbardziej to cieszy, bo bez kochania tego sportu nie da się tego robić. Także jest on na tyle ciężki sport, że tego się nie da robić. Więc typowo z pasji, nie dla pieniędzy, tylko z pasji, z miłości do wysiłku po prostu. No to jest na pewno ważne. No właśnie, opowiedz, co tam u Ciebie, jak przygotowania do sezonu? No, bardzo dobrze. Byliśmy teraz na wysokości, na obozie we Francji, w Font-Romé. Przygotowywaliśmy się tam 3 tygodnie. Bardzo trudny okres, najciężejszy w całym cyklu treningowym. Także wydaje mi się, że przebrnęliśmy już przez najtrudniejsze. Teraz nas czeka obóz w Ramsau, na Dachsteinie, to jest Austria, lodowiec.
Też będzie trudno, 2 tygodnie obóz, ale to już będą wszystkie takie szlify pod sezon. Za miesiąc jedziemy do Skandynawii, pierwsze starty Pucharu Świata, koniec listopada, później zaczynają się wszystkie Puchary Świata już według harmonogramu, więc pójdziemy już po prostu według schematu ustalonych odgórnie. Także mam nadzieję, że forma będzie dopisywać. Teraz było jak najbardziej na plus. Mieliśmy zawody Mistrzostwa Polski, które wygrałem. Mieliśmy Mistrzostwa Czech, na którym byliśmy, byłem drugi w sprincie, więc nie mam powodu nie do zadowolenia, więc jestem jak najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że to wszystko tak pójdzie do przodu, jak idzie dalej. Zdrowie dopiszę, bo to jest akurat tutaj u nas najważniejsze. Jak tylko gdzieś to będzie szwankować, to też to będzie się odbijać na wynikach. Po wręczeniu nagród nie zabrakło pamiątkowych zdjęć oraz części artystycznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.